Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Zabójcy, na serwerze 40 polskim, nie bez powodu, dlatego, że nagrywam ten odcinek dokładnie 8 października 2024 roku, czyli 3 lata po starcie tego serwera, 3 lata po starcie gry właśnie na tym Zabójcy. No i dzisiaj sobie zobaczymy, jak wygląda moja postać po 3 latach, jak wygląda serwer po 3 latach, jakieś tam porównania zrobimy, no i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Na wstępie pamiętajcie oczywiście, żeby kupować grzyby czy też pakiety specjalne z kodem NEUTRAL na stronie home.syfygame.net i o wysyłaniu mi screenów, jak używacie mojego kodu twórcy przy zakupach, to jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa, pamiętajcie, że teraz trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTubie, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i każdy, kto się bawi w tego giveawaya, musi oczywiście subskrybować mój kanał. Pamiętajcie o tym, no i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, tyle słowem wstępu. No i teraz przejdźmy do naszej postaci. Tutaj przede wszystkim do naszej postaci po 3 latach gry właśnie na tym serwerze, dlatego że mam parę screenów, mam parę porównań, także póki co się skupimy stricte na naszej postaci, no a potem ewentualnie coś tam powiem jeszcze o serwerze. Jeżeli chodzi o naszego Zabójcę, no to na pierwszy rzut oka widzimy 563 level i pół. Po równych 3 latach gry wbiliśmy taki level, także no myślę, że po 4 latach będzie już na spokojnie level właśnie 600. Tak to wszystko aktualnie wygląda, bardzo szybko można ten level 600 wbić, tak na dobrą sprawę. No i moje cechy, 171,5 tysiąca zręczności, no i prawie 161 tysięcy HP. Tutaj jeżeli chodzi o podstawy, to mamy 61 tysięcy z ręki, 55 tysięcy HP, boczki tam po 1600 około, no i szczęście tak samo. Także tak wygląda moja postać. Jeżeli chodzi o itemki, no to tutaj ulepszone oczywiście razy 20, wszystko już dawno, maksymalne runy, gemiki średnio po 1950, powiedzmy po 1900, coś takiego, tak więc no gemy o takiej sile aktualnie mi lecą, więc tak ogólnie prezentuje się moja postać. Tutaj jeżeli chodzi o informacje, no to oczywiście klaserek 100%, maksymalne runy, tak jak powiedziałem, wszystko razy 20, no wszystko tak na dobrą sprawę wygląda tak, jak wyglądać powinno. Jesteśmy top 1 na tym serwerze. Top 1 jeżeli chodzi o statystyki, nie top 1 jeżeli chodzi o level, ale mówię, do serwera przejdę za chwilę. Pewnie będziecie mieli rozdziały w tym filmie, będziecie po prostu film mieli podzielony na podrozdziały. Dobrze, co więcej, no pachołki to nas jakoś bardzo tutaj pewnie nie interesują. Jeszcze jeżeli chodzi o mój tutaj klaser, bo to was pewnie też interesuje, no to brakuje nam 5 osiągnięć, tak na dobrą sprawę 5 osiągnięć i pierwsze co to są oczywiście lochy, dlatego że karczmy mrocznych sobowtórów w strefie mroku jeszcze nie ubiłem, jestem na 7. Tutaj jeżeli chodzi o grotę potworów w strefie mroku, no to też jeszcze nie ubiłem, bo nie mam 600 levela, poza tym do tego to jeszcze kawał drogi, no i tak samo góra Olimp w strefie mroku, jestem na 6. Dzisiaj wam nie poklikam żadnych lochów, bo na jeden loch mam not possible, a na drugi mam tam 0,03% albo coś takiego, bo sprawdzałem przed odcinkiem, także nie ma to sensu. Dobrze, więc tutaj w lochach nam brakuje 3 osiągnięć, także no w sumie sporo, jakby nie patrzeć. W twierdzy nam brakuje tak samo, ulepsz wszystkie budynki do poziomu 15, no i wszystkie budynki do najwyższego poziomu, no i tyle. I to jest chyba 5 osiągnięć, których nam brakuje, dokładnie. Całą resztę, jak tutaj widzicie, już mamy. Legendarnych itemów mam 108, więc też prawie maksymalną ilość, bardzo, bardzo dużo. No i co? Maksymalna aura już od dawien dawna. Tutaj w ogóle taki nowy, powiedzmy, trik na aurę, no bo wiadomo, ja na tym levelu skupiam się głównie na tym, żeby zdobywać ze wszystkiego golda. Mam tutaj na myśli, że totalnie już nie używam kowala, jakichś rozmontowań czy czegoś takiego, no bo mam itemki ulepszone razy 20. Na pachołką nie planuję ich jakoś bardzo ulepszać, ile tam się uzbiera, to się uzbiera, ale nie rozmontowywuję specjalnie itemów po to. Wolę itemy sprzedawać, dawać do wiedźmy, żeby tego golda farmić. Wiecie, tak samo kibla już nie używam, bo mam aurę maksymalną. Natomiast bardzo dobrym pomysłem jest, że jak zdobywamy epiki z jakichś, nie wiem, chyba z dropów, epiki są dość tanie, chociaż nie jestem pewien, ale przede wszystkim z kodów, jakichś kodów specjalnych, jak dostajemy epic, to on zawsze jest warty 1 golda, więc taki epic można sobie tutaj zostawiać w EQ, można wrzucać do kibla, no i mamy tak na dobrą sprawę no darmowe uzupełnianie many, a gdy nabijemy tutaj 1000 tej many, spłukamy kibel, to leci nam itemek za 10 milionów, który jak oddamy wiedźmie, to mamy 20 milionów. Ostatnio mi ktoś ten pomysł, nazwijmy to, podrzucił na streamie, no i faktycznie nie jest to głupie, faktycznie jest to całkiem mądre, żeby jeszcze tego golda wycisnąć. No ale na co dzień oczywiście toalety nie używam. Pupilki też już wykarmione na maksa od dawna, jak widzicie, już tutaj dużo wocków mi się odkłada, także to
też mam ukończone. Tutaj nic ciekawego, no gildyjka, to jak widzicie 15-głowa hydra, portal oczywiście skończony, no ale gildia to taka no bardziej, można powiedzieć, rzecz no serwerowa, aniżeli właśnie stricte mojej postaci. Tak czy inaczej zmieniłem tutaj gildię, bo zostałem poproszony, żeby pomóc gildii Royal Tigers. Wcześniej byłem w Royal Angels, więc po prostu zmieniłem, bo nie robi mi to szczerze mówiąc różnicy. Także pomagam tutaj chłopakom, no ale gildyjka to mówię to zaraz. Kurczę, tyle, nie? W sensie tutaj nic ciekawego, tu wam statystyki pokazałem. Tu jeżeli chodzi o twierdzę, to mamy no 20 poziom, tu jakby skarbiec maksymalny, kopalnia setna, no tu już jakieś tam poboczne rzeczy mi się budują takie, żeby tylko powoli dążyć do tego, żeby wszystkie budynki właśnie mieć maksymalne, no bo wszystko to, co muszę mieć maksymalne, już dawno mam. Jeżeli chodzi o podziemia, no to tutaj kopalnia złota na poziomie 89, jak widzicie, także brakuje mi jeszcze 11 leveli do tego, żeby tą kopalnię złota wbić na maksa. Tutaj mi dusz troszkę brakuje, no tu troszkę te podziemia, można powiedzieć, zaniedbałem niestety na tym koncie, bo wydaje mi się, że już powinienem po tych 3 latach, grając w taki sposób, w jaki grałem na tym koncie, powinienem się zbliżać do tej kopalni złota na poziomie setnym. No ale jest jak jest, wygląda to właśnie tak jak wygląda. Dobrze, arenka oczywiście dawno skończona i tyle. I tyle jeżeli chodzi stricte o moją postać po 3 latach. No mówię, teraz staramy się ze wszystkiego wyciskać golda, głównie nam na goldzie tu zależy. Ja już tutaj oczywiście od dawna gram pod golda. No i myślę, że nie mam co wam więcej pokazywać, bo wszystko widzicie. Jeżeli macie jakieś pytania co do postaci, to oczywiście śmiało w komentarzu. No ale tutaj jeszcze mam dla was dwa porównania. Mam dla was porównanie, po pierwsze, z naszym magusiem po 3 latach. Tak się prezentował mag po 3 latach. Oczywiście wiadomo, nie będziemy tu mieli, powiedzmy, no dokładnie jakie miał podstawy, jak to wynosiło, tylko taki bardziej ogólny rzut na postać, bo wziąłem to z mojego filmu, który nagrywałem właśnie po 3 latach. No i zwróćcie uwagę, mamy 3,5, powiedzmy, 3,5 levela więcej po tych 3 latach niż tutaj maguś. No a jeżeli chodzi o statystyki, no to mamy 203 tysiące inteligencji, 131 tysięcy HP, co nam daje w zaokrągleniu 333, chyba tak? Nie, 334, przepraszam, około 334 tysiące statystyk. No a tutaj mamy, no zaokrąglimy, 172, czyli 232. 332, chyba dobrze liczę? Chyba dobrze liczę, wydaje mi się, że dobrze liczę, czyli mamy tutaj, no, powiedzmy statystyki bardzo podobne. W sensie no 2000 statystyk mamy więcej na magusiu niż na właśnie zabójcy. Może to wynikać z tego, że ja na magusiu wcześniej przeszedłem na golda, o wiele wcześniej niż na zabójcy. Na zabójcy miałem grubo ponad 500 level, na magusiu miałem, wiadomo, no tam, nazwijmy to, no na 490 już albo 493 przeszedłem na golda, czyli po prostu o wiele wcześniej. Może to wynikać z wielu czynników, naprawdę wielu czynników, więc nie ma aż tak co porównywać, no ale postać generalnie po 3 latach zbliżona. Na zabójczy też dłużej stopowałem, lepiej stopowałem, no i to widać, bo no 3,5 levela więcej posiadam. Także no, tak to po prostu się prezentuje, jeżeli chodzi o porównanie do naszego maga po 3 latach, takie szybkie. A jeżeli chodzi o porównanie do zabójcy po 2 latach, to zobaczcie. Tak wyglądał nasz zabójca po 2 latach gry. Mamy tutaj 526 level, czyli na aktualnie wbiliśmy 37, tak? No ja z matematyki jestem kiepski, ale tak na szybko liczę. 37 leveli wbiliśmy przez cały ostatni rok, no ale tutaj przede wszystkim statystyki. No statystyki poszły bardzo mocno do przodu, no bo mówię, teraz się skupiamy głównie na goldzie. Od końca stopowania lochów tak naprawdę się skupiamy głównie na goldzie, a ten level no tam się wbija w tle. Jest to taka rzecz, można powiedzieć, poboczna. Tak czy inaczej, no tak wyglądał właśnie zabójca po 2 latach. Macie po prawej stronie, no i po lewej oczywiście nasz aktualny. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o takie szybkie porównania. Takie to bardziej w formie ciekawostkowej, bo nie ukrywam, że nie chce mi się, szczerze mówiąc, robić jakichś takich dokładnych wyliczeń, porównań, ale teraz, no, jak pewnie wiecie, od EU15 staram się regularnie, staram się codziennie tak naprawdę robić skan postaci i planuję to robić w dalszym ciągu. Tak więc no tutaj na pewno będę miał, jak postać wyglądała dokładnie po roku gry, po tam powiedzmy 2 latach i tak dalej. Będę miał dokładne bazówki i to wszystko, więc będę mógł się z wami tym dzielić. Niestety na tych postaciach tego nie robię. Dobra, tyle jeżeli chodzi o tutaj stricte naszą postać i jakieś porównania. Teraz przejdźmy sobie do serwera. Serwer 40 Polski wygląda aktualnie tak. No tutaj
i serwer zdominowany przez naszą gildię Royal Angels i naszą akademię Royal Tigers, jak widzicie. Tutaj się pojawiła Gruzja, The Last Dance, czyli gildia, z którą no bardzo była fajna rywalizacja mimo wszystko i tutaj no dużo się działo, no to niestety się rozpadłam. Tak więc no troszeczkę osób od nich poszło do Gruzji, więc no tutaj Gruzja top 3, no ale znowu kolejna nasza akademia na top 4, na top 6, na top 10, także no tych akademii mamy naprawdę sporo, jak sami widzicie, więc no tak się prezentuje po prostu serwerek. Tutaj no topowa gildia, nie powiem wam jak to wygląda z tam jakąś hydrą i tak dalej, bo aktualnie u nich nie jestem, no ale pewnie topowo, nie? Pewnie już tam się zbliżają do około 20 hydry i tak dalej. Natomiast no ja mówię, pomagam tutaj chłopakom w Royal Tigers. Jesteśmy top 1 na tym serwerze, to się bardzo dynamicznie zmienia, no ale statystyki mamy najlepsze, mam w tym momencie plus 50 to jest 111 tysięcy, 116 tysięcy podstaw, Doczek ma chyba top 2 podstawy, bo też ma dość mocne, ale chyba traci tam, nie wiem, z 8 albo z 9 tysięcy do nas, już mi się nie chce liczyć, więc no, Doczek top 2, tutaj też ładnie z tymi podstawami ciśnie, ma też 3 levele więcej, no ale to też wynika z tego, że ja mówię, nie grałem tutaj od linijki, nie grałem codziennie, zdarzało mi się zmisać awkę, zmisać kalendarz, sami rozumiecie, także no tutaj to niestety do poprawy przyszłościowo, ale no, mówię, jeżeli chodzi o podstawy, no to mam najlepsze zdecydowanie na serwerze. No i level też jeden z wyższych mimo wszystko, chociaż tutaj najwyższy level, warto też o tym wspomnieć, to jest Rondon. Rondon stopował tutaj długo lochy, te statystyki... O kurde, jakie tutaj ciekawa taktyka na rozwój postaci. Mamy prawie, mamy ponad 59 tysięcy HP w podstawie i mamy 47 tysięcy siły. Bardzo ciekawe, nie wiem, niesłychane. Jeżeli Leszku oglądasz, to możesz napisać w komentarzu, o co chodzi. Natomiast no tutaj mówię, bardzo ciekawy sposób na rozwój. Powinno być na odwrót, no ale jest jak jest. Tak czy inaczej mówię, jeżeli chodzi tutaj o Rondona, to ma najwyższy level, o wiele dłużej te lochy stopował. Rondon też bardzo mądry gracz, bardzo sumienny gracz, pewnie nie pominął tutaj żadnego dnia, tak zgaduję, więc no to też się odkłada i ma te 11 leveli więcej od nas. No, także tak się prezentuje ogólnie topka tego serwera, tak się prezentuje topka gildyjna, twierdzenie niezbyt istotne, pupilki, no powiedzmy, że jako tako istotne, ale oczywiście to jest głównie RNG, no i podziemia również nieistotne. Tyle, tak naprawdę tyle, tutaj jeszcze wam zostawię na koniec tą topkę, żebyście sobie mogli poanalizować. Tak czy inaczej, serwer polski 40, który będzie ostatnim polskim serwerem, bo teraz serwer 38 i 39, no to jest, planowana jest tam fuzja, tak, już chyba nawet w ten piątek, nie wiem kiedy wy dostaniecie ten odcinek, chyba dopiero w czwartek, ja to nagram we wtorek, tak czy inaczej chyba w piątek tam będzie fuzja właśnie, więc serwer 38 i 39 polski zostanie połączony i zostanie serwer 40 polski, jako jedyny ostatni polski serwer, który pewnie docelowo prędzej czy później również niestety zostanie połączony. Tak czy inaczej, no póki co nie jest, póki co tak serwer 40 właśnie polski się prezentuje. Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę i za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie jakichś więcej szczegółów co do serwera, co do postaci i tak dalej, to pytajcie, postaram się odpowiedzieć w komentarzu. Tak czy inaczej, dziękuję wam pięknie za uwagę i oglądanie. Fajna postać, bardzo ładnie to wygląda. Fajnie się prezentuje, jak taka postać jest, no powiedzmy sumiennie, ale ona nie była sumiennie rozwijana, broń Boże, w miarę sumiennie rozwijana przez 3 lata i no teraz widać tego efekty, jak 2 lata temu wyglądała, jak teraz wygląda, no najlepiej właśnie po takich większych odstępach czasu widać jest, jak to wszystko się rozwija, jak te statystyki rosną, jak level rośnie, na to się zawsze bardzo fajnie patrzy. Pamiętajcie, żeby kupować grzybki oczywiście z kodem neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłać do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy, czy to grzybki, czy pakiety specjalne. Pamiętajcie, że teraz również trwa giveaway za aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i oczywiście każdy, kto bawi się w tego giveawaya za aktywność, musi subować mój kanał na YouTubie. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Tak jeszcze myślałem, czy na pewno wam wszystko powiedziałem, ale chyba tak. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!